Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na wtorek, powołanie proroka. Amos był pasterzem w miejscowości Tekoa w Judzie, ale Bóg posłał go jako proroka do północnego królestwa. Amos udał się na północ i głosił tam przesłanie pańskie z taką mocą, jak wyraził się jeden z jego przeciwników, kraj nie może znieść wszystkich jego słów. Z pewnością wielu Izraelitów podejrzliwie podchodziło do proroka i odrzucało jego słowa, nie wierząc, i został on posłany przez Boga. Pomimo odrzucenia i wrogości, Amos wiernie pełnił swoją służbę prorocką. Przeczytaj Amosa 7 rozdział. Jakie dość częste zdarzenia zostały udokumentowane w tych wersetach? Jakie przykłady takiego zdarzenia możemy znaleźć w innych częściach Biblii? Czego możemy się nauczyć z tych przykładów? Wtedy Amazjasz, kapłan Betelu, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, taką wieść. Amos spiskuje przeciwko tobie wśród ludu izraelskiego. Kraj nie może znieść wszystkich jego słów. Bo tak mówi Amos. Jeroboam zginie od miecza, a Izrael na pewno pójdzie z ziemi swej na wygnanie. Do Amosa zaś rzekł Amazjasz, jasnowidzu, uchodź, uciekaj do ziemi judzkiej, tam jedz chleb i tam prorokuj. Lecz w Betelu już nie prorokuj, bo to jest świątynia królewska i przybytek królewski. Wtedy Amos odpowiedział i rzekł do Amazjasza, nie jestem ja prorokiem, ani też uczniem proroka. Jestem pasterzem i hodowcą sykomor. Lecz Pan wziął mnie spoza trzody i rzekł do mnie, idź, wystąp jako prorok wobec ludu mojego izraelskiego. A teraz posłuchaj ty słowa Pana, ponieważ mówisz, nie prorokuj przeciwko Izraelowi i nie wyrokuj o domu Izaaka. Dlatego tak mówi Pan, twoja żona będzie uprawiać w mieście nierząd, a twoi synowie i twoje córki padną od miecza. Twoja ziemia sznurem będzie podzielona, a ty umrzesz na nieczystej ziemi. Izrael zaś pójdzie ze swej ziemi na wygnanie. Wśród tych, którzy nie podobało się przesłanie Amosa, był Amazjasz, kapłan z Betelu, który oskarżył proroka o spiskowanie przeciwko królowi izraelskiemu. Betel był miejscem jednej z dwóch królewskich świątyń, ośrodkiem odstępczego kultu. Amos publicznie przepowiedział, że jeśli Izraelici nie okażą skruchy, ich król zginie od miecza, a lud pójdzie do niewoli. Amazjasz poradził prorokowi wrócić do Judy, gdzie jego przesłanie przeciwko Izraelowi miały szansę spotkać się z lepszym przyjęciem. W odpowiedzi na tę radę Amos potwierdził, że został powołany na proroka przez Boga. Był prorokiem autentycznym, a nie samozwańczym, niepodobnym do tych, którzy udawali proroków i działali za pieniądze. Mówienie prawdy nie gwarantuje akceptacji, gdyż prawda bywa niewygodna, jeśli nie podoba się ona tym, którzy mają władzę, jej głoszenie może wywołać siły sprzeciwu. Boże powołanie zmusiło Amosa, by wystąpił otwarcie i odważnie przeciwko grzechowi króla oraz arystokracji północnego królestwa, co stało się pretekstem do oskarżenia go o zdradę. Jak reagujesz, gdy słyszysz, że twoje czyny czy twój styl życia są grzeszne i pociągną za sobą karę? Czy twoja odpowiedź mówi o tobie samym, bądź o potrzebie zmiany twojego wewnętrznego nastawienia? Dziękuję.